Sylwia Jarmusz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Historii z Poznania Wziętych i zapraszam na kolejną część opowieści o Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Tydzień temu wyjaśniliśmy, w jakich okolicznościach pamiątki po Henryku Sienkiewiczu zgromadzone przez Ignacego Mosia znalazły się w kamienicy przy Starym Rynku. Dzisiaj przyjrzymy się dokładniej niektórym z nich. Zwiedzając muzeum, warto zwrócić uwagę na liczne zdjęcia i obrazy, bo za każdym z nich też kryje się ciekawa historia. Jest tutaj na przykład obraz namalowany przez córkę Sienkiewicza, Jadwigę. Po mężu Korniłowicz. Jeżeli chodzi o córkę Sienkiewicza, to warto wspomnieć, że ona była wszechstronnie utalentowana, nie tylko malarsko, ale również literacko. Córka Sienkiewicza napisała tomik wierszy, ale z obawy o porównania do słynnego ojca nigdy nie zdecydowała się na jego wydanie i przed śmiercią miała go zniszczyć i spalić w kominku, także nie znamy wierszy Jadwigi Sienkiewiczówny. Jeżeli chodzi o jej talent malarski, to był on ewidentny, o czym świadczy obraz Pejzaż Wierna Rzeka, który się znajduje u nas na ekspozycji, ale córka Sienkiewicza w pewnym momencie malarstwo też porzuciła. Witkiewicz miał o tym powiedzieć, że porzucić taki talent to grzech, a o ewidentnym talencie córki Sienkiewicza Jadwigi właśnie świadczy ten obraz, który możemy u nas podziwiać. Obrazów namalowanych przez Jadwigę Sienkiewiczównę zachowało się raptem kilka. Jeden znajduje się u nas na ekspozycji, drugi znajduje się w muzeum w Oblęgorku. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza ma w swoich zbiorach 5000 książek. Kilkadziesiąt z nich można oglądać w tej sali. Przede wszystkim są to tłumaczenia Henryka Sienkiewicza na języki obce. No i najwięcej przekładów mamy oczywiście w gablocie Quo Vadis, ponieważ książka ta była przetłumaczona na ponad 50 języków obcych i mamy takie egzotyczne tłumaczenia jak na przykład ormiański, gruziński, chiński, japoński czy turecki. Jest tutaj także niezwykle cenne wydanie trylogii Sienkiewicza dla Armii Andersa. Co nam też pokazuje, że ta twórczość Sienkiewicza, słynne krzepienie serc właśnie w latach II wojny światowej cały czas w społeczeństwie polskim było potrzebne, było odczuwalne. No i razem z Armią Andersa te książki wydrukowane w Jerozolimie przeszły cały szlak.
Oprócz ksiąg można tu zobaczyć replikę medalu Nagrody Nobla przyznanej Sienkiewiczowi. Tak naprawdę bardzo ciekawy eksponat z tego względu właśnie, że jest to replika, a nie medal oryginalny. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało z medalem oryginalnym. Ślad urywa się podczas Powstania Warszawskiego. Wiemy, że medal był w posiadaniu córki Sienkiewicza Jadwigi, która mieszkała w Warszawie. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego ona opuściła swoje mieszkanie w kamienicy, spakowała się tylko do takiego plecaka szkolnego, można powiedzieć, gdzie zabrała kilka pamiątek po ojcu. No a medal oryginalny Nagrody Nobla, wiele rękopisów, dziennik Sienkiewicza w tym jej mieszkaniu warszawskim pozostało. No i niestety kamienica się spaliła w Powstaniu Warszawskim i tutaj po medalu ślad się urywa. Wiemy tylko tyle, że po wojnie medal nigdy nie wypłynął ani na żadnej aukcji, ani w żadnym katalogu domu aukcyjnego i dlatego rodzina ma takie prawo, że może wystąpić do Komitetu Noblowskiego z prośbą o wydanie repliki, która jakby ten oryginał utracony ma zastępować. Rodzina Sienkiewiczów tak postąpiła dobrych kilka lat temu. Medal jest prezentowany u nas od roku 2014. Z racji tego, że mamy właśnie bardzo dobre relacje z rodziną Sienkiewiczów, z takich ciekawostek, z takich anegdotek można powiedzieć, tylko rodzina i spadkobiercy mają prawo wystąpienia o taką replikę, co jest oczywiste. W Polsce mamy 3 muzea sienkiewiczowskie, pewnie każdy by wystąpiło z prośbą o taką replikę dla siebie, a tak rodzina może nią właśnie swobodnie dysponować. Zwiedzając tę część muzeum, warto zwrócić jeszcze uwagę na pamiętniki 2 Marii Sienkiewiczowskich. Ignacy Moś dotarł do pamiętnika Marii Kelerówny, czyli do pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza i do 4 Marii w życiu pisarza, czyli do Marii Radziejewskiej. Te pamiętniki tak naprawdę rzuciły nowe światło na życie Henryka Sienkiewicza i zapełniły, można powiedzieć, białe karty w biografii pisarza, bo tak naprawdę ta znajomość z Marią Kelerówną bardzo, bardzo długo nie była należycie opracowana. Pamiętniki fenomenalne, które ukazują tą relację tak naprawdę z tej drugiej strony, ze strony narzeczonych, ze strony kobiet Henryka Sienkiewicza. Ja chciałam polecić może przede wszystkim ten pamiętnik pierwszej narzeczonej Marii Kelerówny, bo to jest historia tragiczna, zwłaszcza dla Marii, która tak naprawdę do końca życia była wierna tej swojej pierwszej miłości. Nigdy za mąż nie wyszła. Henryka Sienkiewicza kochała do ostatnich dni swojego życia i kiedy Sienkiewicz zmarł w 1916 roku, to Maria Kelerówna ufundowała wieczystą mszę w jego intencji. Także miłość po prostu aż po grób, a może nawet jeszcze ciut dalej. Zachęcamy więc do odwiedzenia Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza i zapoznania się z tymi wszystkimi niezwykłymi historiami. W sezonie letnim muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli, a w sezonie zimowym od wtorku do soboty.